No. Wow, tu nawet jest ten. Widzicie to? Jak się na to przyglądacie, tu jest ten taki komin jak w elektrowni jądrowej. Nawet nie zauważyłem. Ojej. No. No to teraz słyszałem magiczny dźwięk, w którym ktoś odchodzi z mieszkania, czy też, no nie z mieszkania, z pokoju, znaczy no, nie pokoju, koło pokoju był, oj. Koło pokoju był, teraz już nie słyszę, więc już nie jestem taki, że tak powiem, wyciszony lekko. Nie. Uciekaj, uciekaj. Nie. Zasrany grubas pierdolony. Fuck. Fuck yeah. Albo fuck no. Coś. Nie gadajcie, że to jest dopiero ten moment. Jeszcze raz. Tam jeszcze chyba musi być. Chyba tak. Kurna. A tyle jeszcze tego było. A dobra, to chociaż tego wysadziłem. No, to sobie przynajmniej poradziłem bez uszkodzenia jednego bohatera. I teraz tak, cały team. Zbiórka. I zbiórka będzie tutaj. Jeszcze raz przeszukujemy wszystkich. Niestety miałem pecha. I Luneta i Jax lecą tu i się czołgają. I teraz szybko jeszcze raz przeszukanie nawet dwóch bandytów. Nie zauważyłem wcześniej, że to było dwóch. Myślałem, że jest jeden tutaj. No to jeszcze raz przeszukanie. Pyk. Pyk. No, jeszcze raz tu skrzyneczka. Żeby mnie wnerwić, to muszę jeszcze raz szukać. Okej, ktoś awansował. Ja awansowałem, no to ja jeszcze sobie dam na pułapki. Póki nie ma broni energetycznych. Tutaj broń palna. I to tyle, dobra. Teraz jest tak, a jak jest tak... Trafisz w niego, nie trafisz. Ale jak nawet nie trafisz, to ja sobie zapiszę. Przy okazji teścik. Czy nagrywa. I możemy lecieć. Najpierw tutaj. Tutaj mamy dwóch agresywnych, bardzo dobrze. Jak mi tu coś wyskoczy teraz szybko tu. Dobra, schowaj się. Najwyraźniej tu nikt się nie zbliża, więc możemy jeszcze tu. I lunetę tu. No, dobra, załatwiony. Ktoś jeszcze awansował. Brian. Broń palna. I Trevor. Rzucanie, oczywiście. Twoje rzucanie jest tutaj bardzo przydatne. Dobra, tam sobie jeszcze jeden stoi. Ale jego nie załatwimy. Trevor, lecisz i zbierasz, ale nie bądź agresywny w stosunku do wszystkiego, co się porusza. Dobra. Oj, oj, oj. Może polecimy tutaj. Powalenie. O, i tu jest ten budyneczek. Dobra, poczekajcie chwilę, zaraz wracam. Okej, jestem. No, miałem takie, że tak powiem, déjà vu. Myślałem, że
przechodzę i nagrywam mapę tą, którą wcześniej przeszedłem. Ale to na szczęście tylko déjà vu. Dobra, trzeba tutaj szybko. Opustoszymy teren. Chociaż tutaj chyba też są sami cywile. Nie, góle. Ale tu jest za to lodóweczka. Co jest w tej lodóweczce? My nie kradniemy. Ale ja za to kradnę. Dobra, o, tu jest jeszcze coś. Ale tu jest chyba tylko takie na ozdobę. To tu w sumie nic nie ma. Dobra, możemy schodzić. Dobra, jeden snajper tu, drugi snajper tu. I schodzę i idę tu. Teraz Brian. Użyj najpierw steampaki, a raczej jednego. Albo nawet jeszcze dwa. Dobra, i lecisz szybko. I teraz zrobimy wjazd na chatę, o ile tu są drzwi otwarte. Nie, tutaj są dopiero drzwi otwarte. A może i zamknięte. W każdym bądź razie trzeba ich tutaj wszystkich przesunąć. Dobra. Pyk, pyk, pyk. No takie dziwne przeczucie miałem, jakbym tutaj znowu walczył. Tak jak było ratowanie jednego burmistrza. Chociaż to chyba była wtedy córka pani burmistrz. No, jeszcze raz otwórz. Tu jest więzienie. Ojej. No to dobra. Wchodzimy najpierw tu. O, tu jakiś ghoul leży. Nie. To raczej na dole leżał i mi tak go wyświetliło. Bandyta. Dobra. I czy tu coś jest jeszcze? Nie. Dobra, to wchodzimy wyżej. Tam pewnie się jeden czai, więc szybko agresywność. To musi być w sumie kościół. Ale to jest taki kościół przerobiony. No co, nie ma go? To musiał zejść. Cwaniak jeden. Dobra. No to teraz tak, luneta tu, Jax tu. A ja idę tu. I Brian, złazisz jeszcze niżej. No, muszę przyznać, że twierdza jest. Na razie schodzimy. Tu jeszcze otworzę, zobaczę, czy coś jest. Na pewno coś tu musi być. Oczywiście, że tu jest nawet nie jeden bandyta. Dobra. No, to piętro jest wyczyszczone. To jeszcze coś jest na dole, a tutaj mi coś... Coś mi tu stoi. A tym coś jest Trevor. No. Pyk. Otwieraj to. Pyk. Czy jest tu coś do zbierania? Tu jest jeden... Nie. Tu są tylko drzwi. Są tylko drzwi i tu jest jakiś ghoul. A że skoro dali tu ghoula, to pewnie coś musi mieć. Wytyfy! Nie, 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 nie! Kurna, muszę znowu przeszukiwać. Ja pierdzielę. Stormie, masz nauczkę! Trzeba było nie szukać więźniów. No. Nie przeszukiwać więźniów. Za ten czas zrobimy jeszcze raz szybko rewizja. Szybko pyk. Dobra, tu. Pyk, raz. Pyk, szybko. Szybko, szybko jeszcze raz. Bez takiego cackania się. Pyk, pyk. Pyk, pyk. Dobra, przeładowanie. Szybko, na górę. Tam był tylko jeden chyba bandyta. Chyba tak. Tak, tu jest jeden. Tam nie było nikogo wyżej. Szybko, zbieraj to. Okej. Dobra, i złaź. A teraz ja pójdę i sprawdzę tę pułapkę. Bo jestem jedyny, który może to zrobić. Taka już jest niestety natura sapera.
Dobra, tu nic nie było. Teraz sobie zapiszemy jeszcze raz. I pyk, idziemy. Wkryto pułapkę, no, dobra. Cóż to za pułapka może być? Rozbrojone. Flaczki. Ale jest też steampunk. Claymore. Cóż to jest za claymore? To jest chyba jakiś miecz. Niewielki ładunek wybuchowy, mający za zadanie zranienie celu i zaalarmowanie trapera. Dobra, Trevor, chodź tu szybko. Nie, Brian. Brian tu był. Ja idę tu. Brian tu. I teraz ekwipunek. I trzeba dać Brianowi tego claymora. No i dobra. Wyłaźcie. Dobra, Jax tu. I Luneta tu. I czas na save'a. Nagrywa? Nagrywa dalej. Pięknie, bardzo dobrze. Ciekawe, ile miejsca mi zje na dysku. I lecisz, szybko. Oj! O tym miłośniku guli! Gule to nie ludzie! Po co im dawać prawa takie jak nam? To nie w porządku! Mój plan był idealny! Gdyby nie wy, wszystko by się udało! Czemu taki zły jesteś? Wow! No to teraz już złość wszystkich. Snajperzy walczą. O, zabił swojego. Dobra, Luneto, chodź tu. Bo tu jest bardziej efektywna walka. Chociaż tam też jest jeden. Przeładujemy. A snajperzy niech walczą. Bo to jest najskuteczniejsza metoda. Po co iść, skoro tutaj jest trzech? I wtedy mi mogą zdzierać szybko bohatera. A tak to snajperzy oszczędnie po jednej naboi strzelają. Nawet mogę sobie przydzielić trochę punktów. Ktoś tam zakwiczał. Ale za to Brianem mogę polecieć. Luneta coś dostaje. No. Oj. Jeszcze raz, szybko. Tylko nie zgiń. Tam ktoś ma pistolet. To jest chyba ten szefuncio. Dobra, jeden zginął. Bandyta. Prawie nie żyje. Dobra. No. Dobra. Teraz tak, ekwipunek. O, tu jest Trevor. Tak daleko. Coś tam jeszcze może schować, ale może teraz... Niech snajperzy pozbierają, bo oni mają, że tak powiem, ekwipunek po prostu czysty, aż się prosi, żeby zbierali, więc teraz niech Jax wszystko pozbiera. Przy okazji będę wiedział, czy ktoś miał klucz do tych drzwi. A jak nie, to będę musiał na Hama przejechać. Zaraz się wszystko okaże, a może się okazać, że jeszcze w budynku ktoś siedzi? Ale to zaraz zobaczymy. Dobra, wszystko fajnie, akcja jest, ale trzeba zasejwować. Bo ja tu wychodzę na górę, a tu jeden bohater, ciach. Nie żyje. Dobra. O, burmistrz, dobra. Panie burmistrzu! Dzięki Bogu udało ci się tu dotrzeć. Posłuchaj, to musi się skończyć. Te bydlaki tak naprawdę nie są bandytami. To prawicowa grupa rasistów. Jeśli pozwolimy im pozabijać wszystkie gule, to kto będzie następny? Zresztą gule wykonują prace, którymi ludzie nie mogą się zająć. Żaden człowiek nie może długo pracować na składowisku odpadów, bo zachoruje. Gulom to nie szkodzi. Dziękuję z całego serca.
Mam nadzieję, że zostaniesz, by posłuchać mojej wielkiej przemowy. O to właśnie w tym wszystkim chodzi. Chodź za mną. O, dobra. No. Burmistrz Avalon jest bezpieczny. Zadanie wykonane. Jakoś to dziwnie przeczytałem tę miejscowość, ale dobra. Można to w ogóle jakoś zejść? Chyba nie. Znaczy się chodzi mi o to, że tu wejść. Jakby tak popatrzeć niżej, dobra. Nie można winić Gula za to, że jest gulem. Dobra. To jeszcze tutaj... A, otworzył. Super, dobra. To tylko ja jeszcze sobie pozbieram i... wysłuchamy tej... przemowy, o ile jest. No co jest grane? Zniknął? Zniknęli? Ojej, gdzie ten zszywacz jest? Czyżby zniknęli bandyci? Zniknęli bandyci! Kurna! Nie, tak nie będzie. Nie pozwolę sobie na to, żeby... głupi błąd sprawił, że bandytów już nie ma, a ja wtedy nie pozbieram sobie tego, co chciałem. Bo tam jeszcze dwóch było. A może oni mieli coś ciekawego? Ojej! Jaki jestem zbulwersowany. Po prostu warczę jak pies. No, wczytanie. Dobra. Pyk, jeszcze raz szybko przeszukaj. Tego szukałeś? Szukałeś. Dobra, to jeszcze tutaj jest jeden. No, właśnie na górę. Nawet choćby głupi złom, ale może się okazać, że ktoś ma... No, w sumie nawet nie było warto wczytywać. Ale lepiej sprawdzić, niż potem żałować. Dobra. Gadaj z nim. Dzięki Bogu. Dobra, pyk. Lecisz. Dobra. Pyk, 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 pyk. I pyk. Dobra, cały team tu jest. I gdzie jest wóz? Tutaj jest, dobra, to my zaraz tam pójdziemy. Tymczasem na razie idziemy tu. Musimy wierzyć w burmistrza. Dobra, tu już strzywacz leci. Trevora możemy wziąć. Żeby poleciał tu szybko po wóz. Po co ja tutaj go wcisnąłem? Tego ja nie wiem. Szukałem chyba rozrywki. Mieszkańcy Springfield! Od 2 lat znacie mnie jako burmistrza Avalon, a wcześniej znaliście mnie jako Chrisa Avalon. Zawsze z dumą służyłem temu miastu i jego mieszkańcom. To fakt. Nie mogę jednak stać obojętny wobec przemocy płynącej z nienawiści. Ani jako burmistrz, ani tym bardziej jako człowiek. Nie powinniśmy nienawidzić guli za to, kim są. To nie ich wina, że zmutowali w ohydne monstra. Pamiętajcie, że pod maską potwora, pod gnijącym ciałem, łuszczącą się skórą i zniekształconymi rysami jest obywatel drugiej kategorii. Ci poczciwcy oczyszczają nasze szamba, doły na śmieci i pracują w rzeźni. To uczciwa, ciężka praca. Nie żywcie do nich nienawiści za ich ohydny wygląd. Zamiast ich atakować, bądźcie mili. Zamiast nazywać gula paskudą, powiedzcie mu, jak dobrze wygląda. Wiem, że wielu z was nie poklepie gula po plecach i rozumiem to. Ale nie podpalajcie jego domu. Chciałbym wam przedstawić nową uchwałę. Jest to uchwała o prawach potworów. Zgodnie z jej postanowieniami nie wolno używać przemocy względem gula, a chyba że gul sam zacznie. Od tej pory gul ma prawo do płacy równej lub większej niż połowa wynagrodzenia człowieka czystej krwi. I w końcu wyrzucanie odpadów nie będzie wyrażane zwrotami w stylu szczypanie gula, robienie gulich dzieci, ani zrzucanie gula do basenu. Wiem, że możemy żyć razem w harmonii. Po prostu to wiem. Dziękuję.
O, dobra. Brawo. Brawo, a teraz Trevor, pokaż, jaki z ciebie mistrz kierownicy. Tylko żeby żadnych cywilów nie przejechał. Wow, jak ty jeździsz? No, dobra. Wszyscy uciekają. Dobra. Cały team leci. Tu, pyk. I tu. Wszyscy pouciekali. Jeszcze chyba mogę porozmawiać nawet z burmistrzem, więc porozmawiamy z nim. No, wycofajże. Nie, Jax, co ty wyrabiasz? Okej, dobra. No, to było niebezpieczne. Mógł przejechać. Dobra. Teraz już na pewno mi wliczy, a teraz porozmawiamy jeszcze z burmistrzem, czy ma coś do powiedzenia. Wiesz, góle to prawie ludzie. A, dobra, to już wszystko. No to idziemy do bazy. Do naszego bunkra beta. Dobra robota, żołnierzu. Burmistrz Springfield przesyła podziękowania za ratunek. Co ważniejsze, jest wdzięczny bractwu i zgodził się na zwiększenie dostaw do 150% normy. Nie zgadzam się z jego poglądami, ale stał się naszą marionetką, a dodatkowe zapasy zasilą machinę bractwa. Dobra robota. Odmaszerować. Okej. Tak jest, znaczy się. Nawet nie włączyłem stopera przez to całe nagranie, więc nie wiem, ile to by trwało. Ale my wracamy do bunkra beta. Zaraz, co to tak szybko? Tak jakoś dziwnie, tak jakby nagrywanie było wyłączone. Wow. Szybko, cały team, spierdzielamy. Ucieczka trochę nie taka sobie. O, coś mnie tam goni. A, to bandyci sami. Mógłbym się pobawić i ich spróbować potrącić. Ale czy oni by mieli coś ciekawego? Wątpię. No kurde, no, teraz takie będzie złośliwe, bo teraz będę musiał uciekać całą drużyną. Żeby mnie tutaj nie zdzierali. O, jak tak chcesz, no to dobra. Patrz, jak się boi. Stucho! No, chodź tu. A, bardzo dobrze. Chodź tu, potrącę cię. No co ty chcesz mnie... Patrzcie, jak można się fajnie pobawić. Dobra, koniec zabawy. No, dobra. Nie ma sensu się bawić, bo oni i tak uciekają. No. To jakoś tak dziwnie teraz to szybko idzie. Nie wiem, co jest grane. Dobra, Trevor, wyłaź. No i cóż. Misja zakończona, powodzeniem. Ja poza nagraniem wypakuję to wszystko do naszego Hammera, czyli wszyscy, którzy coś tam mają. No i co? I pewnie chociaż możemy zobaczyć, czy jest coś wartego uwagi, tak na szybkości. Jeżeli nie ma zbroi nowej, no to po prostu nic nie kupuję. No chyba, że jakaś broń będzie, ale wątpię w to. Większość broni zdobywam poprzez właśnie zbieranie, a nie poprzez handel. Wymiana, pokaż mi, co masz. Pancerze, nic z pancerzy, broń palna. To, co mu sprzedałem, broń ciężka, nic, broń energetyczna też nic, broń do walki wręcz, jakieś dziadostwa.
do walki bronią też nic, dobra. No i to w sumie by było na razie na tyle. Widzimy się wkrótce w kolejnej misji, która... Nie wiem dlaczego, ale jest uznawana za bonusową, jeśli byście zobaczyli na necie. Także do usłyszenia, na razie.